Dzisiaj od rana mam jakieś takie dziwne wrażenie, że te osoby, które tak naprawdę wszyscy bez wyjątku, nawet Państwa, którzy jesteście, wszyscy bez wyjątku, jestem o tym przekonany, znacie taśmę z mojej rozmowy z Wawrzynowiczem. Wszyscy bez wyjątku. Znacie tą taśmę doskonale i wiecie o tym, że tam nie było ani słowa o tych sprawach, które zostały po raz kolejny ujawnione. Ale one zostały ujawnione 3 dni przed wyborami, zostały ujawnione przez jednego z dziennikarzy, który bardzo mocno wspiera PiS, i również jednego z polityków, który tutaj przyjechał do Koszalina, nie jest stąd, i który takie elementy pisowskiej brudnej kampanii próbuje przenieść na grunt koszaliński. Żeby nie mówić pustosłowiem, to ja Państwu zdjęcie rozdam z ostatnich dni. To jest ten polityk z tym dziennikarzem, który ponoć upublikował te sensacje, gdzie pada moje nazwisko. Proszę bardzo, to jest dla Państwa, żebyście Państwo, ja poproszę, żeby rozdać te zdjęcia, żebyście mieli również dowód czarno na białym, że to jest absolutnie zaprojektowana, zaplanowana i z pełną premedytacją przeprowadzona akcja, która ma mnie dyskredytować. I rozdam Wam jeszcze jeden dowód poszukiwania haków i argumentów przeciwko mnie od długiego czasu. To jest SMS, zrobiłem, to się ładnie chyba print screen nazywa, zdjęcie tego SMS-a od człowieka, który w poprzedniej kadencji, przez 2 czy 3 kadencje był burmistrzem w Brzegu. To jest miasto, w którym się ja urodziłem, to jest miasto, z którego pochodzę, w którym mieszka moja rodzina. Burmistrz tego miasta nie jest członkiem Platformy. Platforma była w opozycji, i to ostrej, przeczytacie to za chwilę w tym SMS-ie, do tego burmistrza. Ten SMS zaczyna się mniej więcej tak. Jacyś ludzie z Koszalina przyjechali do Brzegu i szukają haków na ciebie i twoją rodzinę. Chcę, żebyście to Państwo zobaczyli również, bo to jest element kampanii, która jest od długiego czasu prowadzona przeciwko mnie, ale prowadzona jest i ten finał tej kampanii dokładnie widzicie teraz. Obrzucić błotem, pomówić, nie dać żadnej szansy na to, żeby się obronić. I wiecie, jak to na końcu jest? To jest na końcu tak naprawdę nieważne, czy on ukradł, czy jemu ukradli, jest po prostu zamieszany. I taki efekt chce osiągnąć PiS, choćby dzisiejszą konferencją prasową. Wiecie, ja również świadomie nie wymieniam nazwiska tego człowieka, który jest spadochroniarzem ze Szczecina, który tutaj przyjechał, fikcyjnie się zameldował, bo meldunek jest potwierdzeniem zamieszkania, a on tu przecież nie mieszka. To nie jest mieszkaniec ani Koszalina, ani tego miasta. Nie chcę wymieniać, bo nie chcę jemu dodawać. On sobie na tego typu zaszczyty nie zasłużył. To jest człowiek, który ponoć opowiedział dzisiaj, czy niedawno na konferencji prasowej, że on tu będzie łaskawca robił raz na kwartał, jak zostanie posłem, konferencję dla spotkania dla mieszkańców Koszalina i czegoś tam ich uczył. Znaczy, Koszalin, oświadczam, to jest miasto, które jest bardzo wysoko rozwinięte. Mieszkańców Koszalina nie trzeba uczyć podstawowych elementów dotyczących obsługi internetu czy różnych innych historii. Mieszkańcy Koszalina sobie świetnie z tym radzą.